Dobra. Te zdjęcia, które widzicie obok tego filmu, są zrobione we wsi Smolarka. To jest taka wieś na Białorusi, jak łatwo się domyślić z tego, co wstawiam. W rejonie gomelskim i w powiecie aktabrskim. Aktabrski to jest takie miasto, 7,5 tysiąca mieszkańców, które ma tu prawa powiatowe. Ile kilometrów od Gomla to może być? 180, coś takiego, nie? Tak, i to jest blisko tutaj, takie są odległości. I od najbliższego miasta do miasta na Gomelszczyźnie to jest po 50-60 km. Na przykład Świętogórsk od Reczycy, czyli takie dwa miasta po 70 tysięcy mieszkańców obok siebie, leżą 60 km od siebie, nie? Dalej do Gomla, ze Świętogórska, nie wiem jak to się mówi w końcu po tych 10 dniach, jest 120 km. No ale dobra, nie o tym mowa, bo jesteśmy na wsi. Wieś nazywa się Smolarka. I jak sama nazwa wskazuje, kiedyś pewnie tutaj wydobywano smołę. W którejś części sagi Wiedźmina Sapkowski opisuje, jak Geralt trafił do smolarzy, którzy mieszkali pośrodku jakiegoś tam lasu i byli dzicy i wybierali smołę z bagien, bo smołę się na terenach bagnistych wydobywa. Jeżeli ktoś się na tym zna lepiej niż ja, to niech poprawi, ale ja wiem to tyle, że w twierdzy Krzyżowiec Smolarki do wydobywania smoły, z której robiło się potem takie kotły, z których leciał ogień z murów na wrogów, właśnie te smolarki umieszczało się na terenach bagnistych. Tak, także jesteśmy pośród lasu, jak mówił Sapkowski, i wokół bagien, co wiadomo z twierdzy Krzyżowiec, a ja jestem trochę kozak w necie, wiadomo co w świecie, ale dobra, próbujemy. Zaraz będę robił zdjęcia i pokazywał. W każdym razie, jak na tych zdjęciach można zobaczyć, to jest miejsce, które wygląda tak, jakby czas się zatrzymał 100-150 lat temu, i gdyby nie słupy elektryczne, które tutaj właśnie widzę, o, widać tam, to faktycznie można by było tak pomyśleć, że to jest jakiś skansen, nie? Jak pierwszy raz zobaczyłem tą wieś, bo jestem tutaj raz drugi czy trzeci, blisko jeździmy na rybę, w rzece Arsenie je łowimy, Aresie, nie Arsenie, przepraszam. Tak, o, kolejny domek. Siup, widać, nie wiem. Dobra. Łowimy te ryby w rzece i przejeżdżamy tutaj. I pierwszy raz pomyślałem, że jaki cholerny skansen, nie? Mój towarzysz podróży poprawił mnie, dlaczego nie fajny skansen. Fajny to byłby skansen, gdyby to byłby skansen. No tu ludzie mieszkają i psy dupami szczekają. Żartuję, ale już jeden na mnie wyskoczył, jak pewnej babuszce, która tutaj mieszka, powiedziałem zdrastwujcie. Ona mi odpowiedziała, ale pies moich dobrych intencji nie rozpoznał. No niestety, w każdym razie tak jak już powiedziałem babuszki, bo ta miejscowość albo ktoś tu mieszka, i to są wtedy właśnie typowe babuszki. Można to rozpoznać po praniu, po jakichś kwiatach. Jezus Maria. Dobra. O. Smolę. Macie frajdę. Cholera. Tam jest kura. Kur nie lubię. Idź sobie. Dobra, już. Tu kolejny dom. Nie to, żeby się było, że się boję psów. Dobra, uciekłem. Idziemy dalej. Tak, albo mieszkają tutaj babuszki, albo to są dacze, albo domy opuszczone, niezamieszkane. I przykra sprawa, bo to jest fajne budownictwo. Takie właśnie ludowe, folkowe, z tymi typowymi dla Polesia okiennicami, które można zobaczyć na zdjęciach. I właśnie po tych okiennicach etnografowie określają, które tereny jeszcze do Polesia należą, a które już nie. Tak, więc to jeszcze należy, po tych okiennicach można poznać. Tak. I strasznie jest ciekawa, a zarazem smutna sprawa z tymi starymi domami. Bo mój towarzysz podróży wskazał mi, że po 3 latach, kiedy taki dom jest nieużytkowany, kiedy ten teren nawet ma właściciela, ale on o niego nie dba, może przyjechać buldożer i elegancko wszystko zrównać z ziemią, zniszczyć
i zasiać kołchozową kukurydzę. Bo tu jest tak, że zdecydowana większość rolnictwa nie jest prywatna, tylko jest upaństwowiona. Kołchozy, sołchozy. Dlatego jak się przejeżdża przez Białoruś, to tak wszystko jednolicie wygląda, nie? Bo u nas jak się jedzie przez wieś, to jest tutaj zasiane, to tam, śram, nie będę się wymądrzał, że wiem co, bo nie wiem. A tu jest po prostu jednolite, bo to są te kołchozy i nawet jak się wiadomości ogląda na kanale Białorusia Adin czy jakichś innych, to cały czas pokazują ile to już procent zbiorów zostało zebranych, te wszystkie nagrania kombajnów itp. Ale to jest bardzo przykre, że nie ma tej własności prywatnej, jeśli chodzi o ziemię. A jeśli chodzi o domy i takie ogródki działkowe, tak jak tutaj można zobaczyć, widać czy nie widać? Widać, nie widać, trochę widać, trochę nie widać. Jeśli chodzi o domy i ogródki działkowe, to nie jest to własność prywatna, tylko jakby to jest tak dożywotnio przyznane na takie, na taką dzierżawę, nie? Drastwuj sobie! Tak. Piękne miejsce. Ale niestety w kiepskich realiach też się to wszystko odbywa. I tak, jeśli chodzi o wieś, to tyle. I do tego są filmiki i zdjęcia. Do zwidania.